Witam Was, moi drodzy. Każdy akwarysta wie, że po jakimś czasie, gdy rozpocznie swoją przygodę z akwarystyką, po jakimś czasie pojawia się narybek. I każdy chce po prostu odchować ten narybek. I co wtedy robi? Po prostu dokłada następny zbiornik, mniejszy lub większy. Zapełniają się biurka, szafki. Jakby te akwaria zajmują większą powierzchnię w pomieszczeniach. I może to też jakby przeszkadzać niektórym domownikom. I co wtedy można zrobić? No, najlepszym rozwiązaniem jest regał akwariowy, tak? Dzięki takiemu regałowi akwariowemu możecie na wielu jakby tutaj poziomach sobie umieścić wiele akwariów. Może być to umieszczone to główne akwarium i po bokach na różnych poziomach te akwaria hodowlane. Taki regał nie zajmuje dużo miejsca. Po prostu w jednym, jakby tutaj na jednej płaszczyźnie, na tym jakimś metrażu możecie sobie zabudować po prostu akwaria, tak? Możecie sobie je poumieszczać i to nie przeszkadza domownikom, tak? Bo na jednym, jakby w jednym tutaj takiej przestrzeni, na wielu jakby półkach te akwaria mogą sobie tutaj funkcjonować. Ja Wam pokażę mój regał akwariowy, który jest, ten regał akwariowy to jest, zmodernizowałem sobie wojskowe regały magazynowe. Ja go kupiłem poprzez OLX. Firma ogłaszała się, która wyprzedawała mienie powojskowe. I jak wiecie, takie regały w magazynach wojskowych, no, musiały być dosyć solidne, tak? Ponieważ na tych półkach były, nie wiem, przechowywana amunicja, może jakieś części zamienne do pojazdów wojskowych i tym podobne. Dlatego ten regał, który ja zaraz Wam pokażę, wydaje mi się dosyć solidny. Ja go zmodernizowałem i zaraz Wam pokażę, co tam zmodernizowałem w tym wojskowym regale magazynowym. I tu macie taki widok na ten regał, wojskowy regał magazynowy, oczywiście zmodernizowany przeze mnie. Tak jak widzicie, chciałem tu pokazać, jak to wygląda. Taki rzut z przodu na ten regał. Tak jak widzicie, tu jest ten regał akwariowy, wojskowy regał magazynowy, oczywiście zmodernizowany. W momencie zakupu to tylko były te cztery słupki, tak jak widzicie tutaj. Te słupki, tak jak widzicie, są grubości gdzieś 3 mm, także są dosyć solidne. Były już też półki tutaj też z tej sklejki, tak jak widzicie. To jest solidna taka sklejka z czterech warstw sklejona. No, ona musiała być dosyć silna, ponieważ tutaj były składowane jakieś materiały wojskowe. No i tak jak widzicie, ta półka też z solidnych, wykonana z solidnych kątowników. Także Wam to pokażę. Wzdłuż jest belka wzmacniająca, idzie. Może tu niżej Wam pokażę. O, widzicie? Jest belka wzdłuż wzmacniająca, także ta półka na pewno wytrzyma znaczny ciężar. Oczywiście możecie kupić takie różne regały od różnych producentów, ale muszę Wam powiedzieć, że ten regał zakupiłem chyba za około 40 zł, tak? No to jest niedużo, bo te oryginalne, jakieś tam te firmowe kosztują od 100 do 200 i powyżej złotych, także też trzeba patrzeć pod względem ekonomicznym. Co ja zmodernizowałem? Ja dodałem zastrzały, tak, wzmacniające, takie widzicie tu po bokach też, żeby ten regał był dosyć sztywny, tak, także widzicie. Zakupiłem puszkę farby zielonej, jak ktoś woli niebieskim, to nie ma problemu, czy inny kolor. Części złączne, śruby, żeby przymocować. Także ten regał jest, ma tą zaletę, że możecie go szybko przemocować, rozmontować i sobie w inne miejsce po prostu przenieść i zamontować. Także to jest regał demontowalny, tak?
w bardzo szybki sposób, bo i domentujecie i półki, i słupy, także nie ma z tym problemów. Co jeszcze mogę wam tutaj powiedzieć? Tak jak mówię, dodałem zastrzały, czyli jakby tutaj tą konstrukcję taką wzmacniającą, kratownicę, fachował się nazwie to. Co jeszcze? Także widzicie, no według mnie za niewielkie pieniądze i trochę wkładu swojej pracy macie elegancki regał akwariowy. Solidny, tak? No bo to jednak te wojskowe regały to były wykonywane z solidnych materiałów. Także jak będziecie gdzieś tam mieli możliwość zakupu, będziecie widzieli, że ktoś wyprzedaje z mienia powojskowego takie regały magazynowe, no to mi się wydaje, warto zainwestować, trochę włożyć pracy i ma się naprawdę porządny regał akwariowy. Co mogę dodać jeszcze? Jak będziecie go montować, to zawsze pamiętajcie o zakotwieniu tego regału akwariowego. Gdzieś na wysokości 1,50 m dwie kotwy wystarczą. Tam widzicie i tu, żeby ten regał po prostu był stabilny. Chociaż on i tak już pod ciężarem tych akwariów jest stabilny. No ale wiadomo. Także widzicie, ja tu mam akwaria hodowlane do ryb żyworodnych. No i mówię, chwalę sobie ten regał akwariowy. Także polecam.